Aniu, samochód, który dzisiaj stoi koło nas, to chyba rzadki model. Takiego samochodu na co dzień na ulicach spotkać nie można. Oczywiście, zgadzam się z tym jak najbardziej. Jest to bardzo, bardzo rzadki model. Nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że jedyny w Polsce. Tutaj pana zaskoczę, ponieważ samochód jest produkcji duńskiej, aczkolwiek też można go spotkać na drogach w Anglii. Stąd też z lewej strony kierownica. Samochód przypominający syrenkę, a więc chyba z czasów, kiedy i u nas syrenki królowały. Tak, samochód był wyprodukowany w latach 60., dokładnie jest to 66. rok produkcji. Jakim sposobem auto to znalazło się w Polsce? Historia jest dosyć zawiła, gdyż autko było w Niemczech na początku. Następnie zaczęliśmy dociekać historii, jaką przebył. Doszukaliśmy się, że było ono szykowane do jakichś torów wyścigowych na wyścigi. Był on tam zupełnie przemontowany, że tak powiem. Także później jakiś polski specjalista sprowadził go do Polski, no i nabyliśmy go w Polsce. Samochód raczej nie jest dwusuwowy. Po brzmieniu silnika wyraźnie słychać tutaj odpowiednią ilość zaworów. Tak, zgadza się. Oryginalnie jest to pojemność 1000, natomiast właśnie przez to, że był podrasowywany w Niemczech i szykowany do tych wyścigów, jest to pojemność 1100. Także bardzo szybki samochód. Części do tego pojazdu zdobywane pewnie tylko z internetu. A tutaj też pana zaskoczę, ponieważ pokusiliśmy się o wyjazd do Danii, gdzie to autko było produkowane. Nawiązaliśmy kontakt z panem, który prowadzi właśnie ogromny sklep z częściami do między innymi właśnie minorów, a także mini Morrisów. No i tam nabyliśmy oryginalne części. Jeżeli auto z lat 60., to sporo kilometrów na liczniku już powinno posiadać. Tak, posiada, natomiast użytkujemy go około 2 lat i nabiliśmy około 5000 kilometrów, także jakoś tam próbujemy nim podróżować. Czyli dojeżdżacie na zloty, ewentualnie w niedzielę na spacery? Tak, jest to bardziej taka rodzinna sytuacja, czyli wiadomo, że nie można się jakoś tam zbyt daleko oddalać takim autkiem, natomiast bardzo chętnie uczestniczymy w różnego rodzaju zlotach. Mam nadzieję, że teraz jakby będzie tego jak najwięcej i no na razie jest to taki właśnie niedzielny samochód. Twoja fascynacja tym samochodem świadczy o tym, że chyba współczesnych samochodów no chyba nie kochasz tak jak swojego Morrisa. Tak, myślę, że jakoś bardzo odpowiada to mojej osobowości. Myślę, że też przez to, że jest bardzo unikatowy i taki sympatyczny wizualnie, bardzo, bardzo mi odpowiada. Zresztą sama go wyszukałam, później namówiłam tatę, żeby właśnie coś z nim zrobić. Tym bardziej, że właśnie muszę nadmienić, że autko było, wszystko w autku było odrestaurowane, czyli lakier jest oryginalny, numer, barwa, ale wszystko zostało zrobione od nowa, czyli został pomalowany, zostały wymienione tapicerki, ale wszystko tak pod oryginalność, że tak powiem. Posiadanie jednego samochodu zawsze prowokuje do tego, żeby kupić sobie drugi, trzeci, oczywiście inny, ale też zabytkowy. Nie myślałaś o czymś takim? No myślę, że jakby nawet kwestia finansowa nie pozwala mi póki co na to, natomiast na szczęście mam bardzo fajnego tatę, który jest miłośnikiem przede wszystkim właśnie sam motoryzacji. Sam posiada 8 zabytkowych motocykli, które sam sobie renowuje, jeżeli to jest odpowiednie słowo. Także to był nasz pierwszy wspólny zakup, jeśli chodzi o samochód. Myślimy o dalszej współpracy. No myślę, że póki co przebiega pomyślnie i będzie jak najlepiej.